Najbardziej produktywnym ekosystemem w przyrodzie w naszej szerokości geograficznej są zbiorowiska leśne. W lesie, słuchajcie, cała ta materia organiczna z drzew w postaci liści, gałązek, owoców, nasion, czy nawet całych drzew, które obumierają, spadają, przewracają się i gniją, pozostaje na miejscu. Co ma wspólnego ogród z lasem? Człowiek uczy się, podpatrując naturę i korzystając z jej pomysłów. W taki sposób powstała właśnie metoda uprawy ogrodowej bez kopania ziemi. Po co się męczyć, przekopując co jesień nasze grządki? Powrót do natury, powrót do korzeni, tego, co dawniej stosowano, kiedy jeszcze nie było tak rozwinięte rolnictwo, kiedy nasi przodkowie chodzili, zbierali po różnych łąkach, lasach, na leśnych polanach rośliny jadalne, użytkowe. Metoda bez kopania podłoża polega na tym, że właśnie nie używamy szpadla do tego, aby tą ziemię przewracać i mordować te wszystkie mikroorganizmy, które kiedy butują na powierzchni, potrzebują więcej tlenu. Te w głębi podłoża są organizmami, które tego tlenu unikają i przekopując podłoże, my po prostu mordujemy w skali globalnej w tym podłożu całe życie biologiczne. A na czym polega ta metoda no-dig? Ta metoda no-dig, czyli bez kopania, polega na tym, że na odchwaszczoną powierzchnię w ogrodzie, którą też odchwaszczamy mechanicznie i staramy się tej ziemi nie miksować, nie przewracać, nakładamy, słuchajcie, warstwę 10-15 cm podłoża składającego się z kompostu. Ten kompost najlepiej, żeby był znanego pochodzenia. Unikamy takich dodatków, które mogą zawierać substancje szkodliwe, na przykład antybiotyki, czyli żaden obornik, na przykład z ferm wielkotowarowych, gdzie stosuje się antybiotyki w bardzo dużych ilościach i te antybiotyki przenikają do odchodów zwierzęcych i są tam obecne niestety. Także jeżeli tutaj macie dostęp do zdrowego obornika, czyli takiego, w którym do hodowli zwierząt gospodarz nie stosuje antybiotyków, to jak najbardziej można wykorzystać. Ja tu właśnie u siebie w ogrodzie botanicznym w Niegoszczy korzystam z obornika przekompostowanego już takiego 3-letniego, który jest zupełnie bezwonny, ma konsystencję torfu niskiego. Właśnie, słuchajcie, on sobie wygląda w taki sposób. To już jest roczna uprawa. Nakładamy te 10-15 cm kompostu. To może być też nasz kompost ogrodowy, który mamy wytworzony z odpadków organicznych. Albo też i ten kompost obornika bydlęcego, który po prostu wystarcza na 2-3 sezony. Nie ma konieczności dokładania nowych nawozów pochodzenia organicznego. I na tą warstwę tych 10-15 cm kompostu nakładamy warstwę mulczu. Ja preferuję u siebie akurat mulcz ze zrębka drzewnego, przekompostowanego, który raz, że ładnie wygląda, po drugie utylizujemy w ten sposób też gałęzie. No i najważniejsze, co robimy, naśladujemy przyrodę, naśladujemy to, co się dzieje w naszych lasach liściastych, gdzie ta materia organiczna spada z roślin, rozkłada się i te składniki pokarmowe wracają z powrotem do obiegu. Taki ogród no-dig, możemy to założyć, słuchajcie, w okresie albo jesiennym, albo wczesnowiosennym. To zależy po prostu, kiedy dysponujecie Państwo czasem, kiedy macie siły i ochotę. Teraz słuchajcie, co nam to daje? Po pierwsze, jeżeli znamy materiały, z których tworzymy nasz ogród warzywny prowadzony metodą bez kopania, znamy te materiały, ich pochodzenie, czyli możemy wyprodukować dla siebie i dla swoich rodzin żywność bezpieczną, w pełni produkowaną metodami naturalnymi. Bez stosowania sztucznych nawozów, bez stosowania oprysków chemicznych na owady, na grzyby, ale też poza tym zamykamy ten obieg materii organicznej u siebie w ogrodzie. Oprócz tego, że mamy dobre, naturalne plony na wyciągnięcie ręki, daje nam to jeszcze, że ta żywność, jeżeli my ją zerwiemy i zjemy w ciągu pół godziny od momentu zbioru, prócz swoich wartości odżywczych, takich jak witaminy, białka, tłuszcze, węglowodany w różnej postaci, daje nam jeszcze taką energię życiową płynącą z tych produktów. Te komórki jeszcze są żywe, nie są zmasakrowane, nie są przetworzone, nie są długo przechowywane
i one, te procesy życiowe w nich jeszcze zachodzą. Także spożywając takie produkty prosto z grządki, zyskujemy dodatkowo jeszcze tą siłę witalną poszczególnych komórek roślinnych. Wiele produktów pochodzenia roślinnego, które zbieramy z części wegetatywnej rośliny, one w przeciągu tego pół godziny od momentu zebrania do trafienia do naszych ust jeszcze jest produktem w pełni żywym. Czyli na przykład wszystkie warzywa liściowe, czy na przykład kalafior, brokuł, te elementy, które co do zasady one nie mają wejść w okres spoczynku, jak na przykład warzywa korzeniowe, warzywa strączkowe, dojrzałe nasiona grochu, fasoli czy bobu, a także bulwy ziemniaków, korzenie marchwi, pietruszki, korzenie selera. One co do zasady po oderwaniu ich od rośliny macierzystej zaczynają obumierać. A nie chodzi nam o to, żebyśmy jedli padlinę roślinną czy zwierzęcą, tylko żebyśmy jedli produkty świeże, zdrowe, które przekazują nam swoje wartości odżywcze, ale również te siły witalne. Kiedy jemy prosto z grządki rzodkiewkę, czy marchew, czy liście groszku, czy na przykład liście pietruszki, jarmużu, one nadal żyją w naszych ustach i w ten sposób czerpiemy z nich też siły witalne. W takim ogrodzie udają nam się praktycznie wszystkie warzywa, może za wyjątkiem marchwi, która nie toleruje nadmiaru substancji organicznej w glebie, a więc sama rośnie na glebach mineralnych i gleby zasobne w substancje organiczne powodują to, że korzenie się rozwidlają i są dosyć krzywe. Także marchwi raczej na takim ogrodzie nie zaleca się uprawiać w takiej metodzie. A tutaj zobaczcie Państwo, posadzony wiosną seler korzeniowy odmiany jabłkowej, jakie wytworzył w tej organicznej, próchnicznej glebie. Seler był sadzony z rozsady, z doniczek P9. Tutaj jeszcze jest resztka podłoża, która w nim była. Zobaczcie, jakie wytworzył piękne korzenie. Do tego, aby można je było przechować przez okres zimy. Dolnych korzeni nie czyszczę z uwagi na to, aby nie uszkadzać. Dopiero przy bezpośredniej konsumpcji można te korzenie usunąć już przed samym trafieniem do kuchni, na stół, do gotowania. Także bardzo ładny seler, gdzieś tak około 400 gramów korzeń waży. Tu mamy kolejnego selera. Tu też zobaczcie, jak te selery ładnie z tego podłoża wychodzą. Proszę bardzo, następny seler, ładny, równy. Też taka ciekawostka, słuchajcie, seler korzeniowy i naciowy pochodzą od gatunku selera bagiennego z południowej Europy, w naturze on już wyginął. I selery preferują gleby zasobne w wilgoć, wbrew pozorom. Ta cecha została jeszcze po tym dzikim przodku, po selerze bagiennym. Kolejny seler. O. Bardzo ładnie korzenie wychodzą z tego podłoża próchnicznego. Proszę bardzo, następny. Jak na półce w markecie, wszystkie ładne korzenie. I tu kolejny korzeń. Też ładne zgrubienie, ładna broda korzeni. O, proszę bardzo. I takich kilka korzeni wyląduje sobie w skrzynce z piaskiem. Trafi do temperatury gdzieś około 5-10 stopni i będzie można sobie spożytkować je zimą w celach kulinarnych. Wszyscy znamy kapustę brukselską i jarmuż. A tu zobaczcie, mamy krzyżówkę między tymi dwiema odmianami botanicznymi kapusty głowiastej. To jest brukselko-jarmuż. Roślina dosyć ciekawa, ciekawe ulistnienie.
takie pośrednie właśnie między Jarmużem a Brukselką, wytwarzająca, słuchajcie, na napędzie małe główki, rozetki kędzierzawatych liści, które są bardzo dobre nawet na surowo, a zwłaszcza po przemrożeniu na roślinie. Także naprawdę polecam taką właśnie formę pośrednią między tymi dwoma warzywami. Taki ogród warzywny prowadzony metodą bez kopania to nie tylko same warzywa. Mogą być uprawiane tutaj spokojnie również ozdobne dynie, ozdobne formy jarmużu, dalie, cynie, szałwie, a także słuchajcie też i warzywa wieloletnie, jak na przykład szparagi czy kardy i karczochy. Także taki ogród warzywny, co do zasady, on nie musi być wcale nudny. To nie muszą być tylko i wyłącznie warzywa, ale mogą być też rośliny inne użytkowe. Zioła, majeranek, pietruszka daciowa, seler daciowy, też rośliny lecznicze, jak na przykład ogórecznik, czy wspaniałe jarmuże, które zostawiam, nie wyrywam ich na zimę, ponieważ wiosną bardzo ładnie kwitną i są wspaniałymi pożytkami dla pszczół.